Dzielnicowy zjawia się u mieszkańców swojego rejonu również bez specjalnego zaproszenia. Mieszkania, które odwiedziliśmy razem z nim, przysparzają mu najwięcej kłopotów. Proszę pana, byłem kiedyś u pana i mówiłem, możliwie, że musi pan uporządkować mieszkanie. Tak jest, no ale jeśli mnie nie było, niech pan się... Ale proszę pana, teraz ja panu powiem, czym ja się kierowałem. Przez delikatność nie powiedziałem panu, że w takiej rupieciarni lęgnie się robactwo. Proszę pana, gdybym ja panu sprowadził komisję sanitarną, to sama komisja sanitarna by pana ukarała. A pan zafujarkowany. Znowuż pan jest pijany, no. Pałem trochę rano. No panie, no jak trzeźwy pan nie jest przecież. Nie, pan nie mówi takich rzeczy. A ten bardak nie posprzątał pan. Czy bardak? No tutaj kazałem panu usunąć to wszystko. Nie wiem właściwie, o co się panu rozchodzi. Mnie się rozchodzi o to, żeby wreszcie pan zaczął uczciwie tutaj i spokojnie mieszkać. A jeśli będzie pan pił wody brzozowe, to ja pana przymusowo oddam do zakładu zamkniętego i będzie pan się leczył, co pan woli. Ale wiem, ja muszę. Nektar Bogu.